Amen, aleluja. Witamy wszystkich. Nie ma tutaj speakera prowadzącego, mianowicie Jonatana, który zawsze to zapowiada, ale wcześniej, nawet wstał niedawno, więc jeszcze bajeczka. Okej. Witamy wszystkich, błogosławimy, aleluja, wywyższamy Jezusa, wysławiamy, uwielbiamy. Amen. Bóg jest dobrym Bogiem Wszechmogącym, my Go uwielbiamy, wysławiamy. I Królestwa Bożego szukamy wpierw i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne przydane będzie nam. Aleluja, amen, aleluja, 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 amen. Królestwa Bożego szukamy wpierw i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne przydane będzie Wam. Aleluja, amen. Te słowa są jak najbardziej prawidłowe i skuteczne dla nas. My znaliśmy Królestwo Boże, jesteśmy w Królestwie Bożym, ale mamy szukać codziennie Bożej twarzy, Bożego oblicza, szukać prowadzenia Bożego. I amen, halleluja. Taką chciałem powiedzieć historię sprzed 2 tygodni, wspaniałą. Jonatanek powiedział do mamy, że on nie widzi Pana Jezusa. Nie wie i nie widzi, tu słyszy, jak się modlimy, sam się modli. Wczoraj się modlił, mamę bolało ucho, wieczorem wróciliśmy z nadmorza i duże, wielkie wiatry cały czas, mamy bolało ucho. I on położył rękę i powiedział: Panie Jezu, uzdrów mamusię. Piękna modlitwa. Myślę, że nie może być niewysłana. Musi być wysłana w ten sposób. I coś pięknego, kiedy małe dziecko tak reaguje natychmiast. I chciałem powiedzieć tą rzecz, że ile to było? 3 tygodnie temu, kiedy Jonatanek powiedział, że nie słyszy Pana Jezusa, nie widzi, nie czuje? Jakoś tak, 2 tygodnie temu. I Mariola powiedziała do niego, mama powiedziała do niego: Jonatanku, zamknij oczy. Zamknął oczy. Po chwili powiedziała do niego: a ty mnie słyszysz? Mama jest, czy mamy nie ma? A on powiedział: jest. No tak samo jest z Panem Jezusem. Możemy odczuwać, widzieć, nie widzieć, ale odczuwać i słyszeć Go. To nie znaczy, że Go nie ma. My Go jeszcze nie widzimy, zobaczymy, ujrzymy Go twarzą w twarz, ale chodzenie w wierze to jest dokładnie to miejsce, kiedy ty znajdziesz się przy Bogu i słyszysz i odczuwasz Jego obecność. On natychmiast zrozumiał sprawę. Znaczy, wiecie, dorastamy i dzieci z natury pewne rzeczy mają otwarte, dlatego, że są nieskażone przez wpływy świata, przez niewiarę, przez różne złe rzeczy. Ale w tym momencie, kiedy dojrzewają, muszą rozumieć coś i rozumieć coraz więcej. I mimo to, że coś naturalnie wiedzą, one muszą to sobie gdzieś poukładać. Ty i ja jesteśmy tacy sami. My wzrastamy w wierze i zrozumienie musi nadążyć z naszym rozwojem. Musimy rozumieć, co się dzieje. Jeżeli nie rozumiemy, jesteśmy podatni na różne wpływy, na różne złe rzeczy. Nie zawsze dobre, ale na dobre też oczywiście. Ale jesteśmy podatni na różne wpływy. Kiedy rozumiemy, w tym momencie wzmacniamy się, w tym momencie żyjemy i pokój, radość i sprawiedliwość Boża z nas wzrasta. Tym, czym jest Królestwo Boże. Tak więc śpiewając to, nie mylimy się. My szukamy, znaliśmy Królestwo Boże, jesteśmy w Nim. Biblia mówi, jesteśmy ambasadorami tutaj na ziemi. Królestwo Boże jest w niebie, które się objawiło tu na ziemi. Jesteśmy ambasadorami tego Królestwa, ale codziennie musimy szukać, nadążać za Bogiem, podążać za Bogiem. I to jest najlepsze, że każdy z nas
możemy i za pasterzem. Czy to jest stara owca, młoda owca, młodziutka owca, czy malutka owca. Jakkolwiek to jest, wszyscy idziemy, mamy i za Jezusem i szukać Jego. Wszystkie moje kazania, właśnie od tego zacząłem, że mówiłem o szukaniu Bożego oblicza. I to jest kluczowe w naszym życiu. Jeżeli przestajemy szukać, to przestajemy właściwie pragnąć, przestajemy też się w dobry sposób rozwijać. Jeżeli kogoś kochasz, tego szukasz, tego chcesz go mieć. I nie zgubmy tego. Amen. Alleluja. Wywyższamy imię Jezusa. Boża radość, jak rzeka, Boża radość, jak rzeka, Boża radość, wypełnia duszę mą. Alleluja. Boża radość, jak rzeka, Boża radość, jak rzeka, Boża radość, wypełnia duszę mą. Boży pokój, jak rzeka, Boży pokój, jak rzeka, Boży pokój, wypełnia duszę mą. Alleluja, Boży pokój, jak rzeka, Boży pokój, jak rzeka, Boży pokój, wypełnia duszę mą. Boża miłość, jak rzeka, Boża miłość, jak rzeka, Boża miłość, wypełnia duszę mą. Alleluja, Boża miłość, jak rzeka, Boża miłość, jak rzeka, Boża miłość, wypełnia duszę mą. Amen. Szybko przejdę do głoszenia, bo zaraz ucieknie czas, a po prostu chcę przekazać Słowo Boże. Myślę, że to jest fundament naszego życia, poleganie na Słowie Bożym. Pan Jezus nie powiedział nam, że mamy na kim innym, na czym innym polegać, ale na Słowie Bożym. Duch Święty nam do nas mówi przez to Słowo, Duch Święty nas mówi przez wizję sny, ale Ty masz się opierać i poznawać Boga Biblii. Boga, który jest Bogiem tego Słowa, którego jednym z tytułów jest Słowo Boże. Imię Jego jest Słowo Boże. I objawione. Pan Jezus ma odpowiedź dzisiaj na Twoje pytanie. Ma dzisiaj dla Ciebie pomoc, ma dzisiaj prowadzenie. I chce Ciebie i mnie błogosławić, a my musimy Go poznawać, przybliżać się i szukać. Amen. Przejdźmy przez wersety. Werset pierwszy, który bez wcześniejszego wersetu właściwie jest, nie będzie funkcjonował w naszym życiu, nie będzie funkcjonował. Wszyscy znamy ten werset, większość ludzi to zna. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Słowo i jest łącznikiem z pierwszym wersetem, bez którego tu jest, występuje zależność, jedno bez drugiego nie zaistnieje. A mianowicie, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Żydzi, którzy uwierzyli w Niego. Nie ma jeszcze zbyt wielu Żydów, którzy uwierzyli. Najwyższa pora, żeby tak było. Wielu przywódców narodów mieli tego za złe Żydom, że nie oddali życia swojego Jezusowi i byli nękani przez nich. Ale Jezus mówi do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Ty i ja właściwie jesteśmy Żydami w wierze. Przez to, że dałeś się obrzezać, że poddałeś się, uniżyłeś się przed Jezusem, stałeś się Żydem dla Boga. I On jest Twoim starszym bratem. Ty jesteś Jego młodszym kumplem, a On jest Twoim starszym bratem. Czy to nie jest piękne? I powiedział Jezus do Żydów, jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moim będziecie. Jeśli, tu jest warunek. Jeśli wytrwacie w Słowie Moim. Nie mówimy o wizjach, snach, o innych rzeczach. Mówimy o wytrwaniu w Słowie Moim. Prawdziwie uczniami Moim będziecie. I poznacie prawdę, a prawda wyswobodzi. Przez to, że trwasz w tym Słowie, że poznajesz Boga, tego Słowa, prawdziwie uczniem Jezusa jesteś i prawdę poznasz i prawda Cię wyswobodzi. Nie ma jednego bez drugiego. Musisz trwać w Słowie Bożym, wytrwać w Słowie Bożym i prawda dotknie Twojego życia. Jeżeli potraktujemy rzecz na serio, zobaczymy, że to dotyczy Ciebie w całości. Twojego ducha, Twojej duszy, Twojego ciała. Jeżeli
Zaczniesz polegać na tym słowie, zaczniesz polegać na objawieniu tego słowa, zaczniesz być mocny i prawda zacznie się wyzwalać. To dotyczy Twojego zdrowia, to dotyczyć będzie Twojego zdrowia w każdej mierze. Ja zawsze mówiłem i będę powtarzał, bo wiem, że ludzie często wyrywkowo słuchają i czasami zapominamy, ale ja czytam codziennie 5 psalmów. Czasami się zdarzy nie przeczytać, ale regularność to jest podstawą do twojego rozwoju. Regularność. Regularnie musisz jeść i wtedy będziesz wzrastał, będziesz rósł, a jak już urośniesz, to potem będziesz właściwie się rozwijał poprzez właściwe i regularne odżywianie. Regularność jest podstawą twojego rozwoju. Regularnie czytać Biblię. Rano, wieczorem, kiedy tylko możesz. Czytaj. Tak jak masz posiłek. Na przykład Derek Prince, nie wiem czy wiecie, już nie żyjący, świetny kaznodzieja, nauczyciel Słowa Bożego, powiedział, że on zaczął, jak poznał Jezusa i poznał go w wojsku w Afryce, to zaczął czytać Biblię właśnie przed jedzeniem. Wtedy, kiedy jadł, kiedy miał jeść. Wiecie, to są dobre nawyki. Przeczytaj jeden werset, przeczytaj dwa, przeczytaj pięć. Ja czytam 5 psalmów dziennie. Dzisiaj jest 20, czytam 20 i co 30 psalmów, czyli 50, 80, 110 i 140 psalm. I jutro będzie 21, 51, 81, 111 i 141. Czyli w ciągu miesiąca obejmiesz księgę psalmów. One są w środku i nie darmo są nazwane sercem Biblii, ale wykazują serce. Jeżeli poczytasz, pokazują obraz serca. Jeżeli będziesz czytał, zobaczysz, że wiele jest ataków na wierzącego, wiele jest trudności, które dotyczą naszego ziemskiego życia tutaj. Ale kiedy zaczynasz szukać Boga, mówić do Niego i właśnie psalmy pokazują tą najlepszą metodę, kiedy zwracasz się, wylewasz swoje serce przed Bogiem, otwierasz przed Bogiem, mówisz Ci jak Ci jest źle, nie mówisz tylko jak Ci jest dobrze, ale mówisz jak Ci jest źle, wtedy Bóg pokaże Ci dobrą stronę, Bóg Cię poprowadzi dalej i Bóg Cię wyzwoli i da Ci zwycięstwo. Prawie każdy psalm, oprócz dwóch psalmów, dokładnie tak się zaczynają, od złych rzeczy, od trudnych rzeczy. 13 psalm. Dawid woła, dopókiż coś cały czas, dopókiż mnie będzie zapominał codziennie. On się czuł niesłuchany przez Boga. Możesz się tak czuć. I wyrażaj te uczucia, wylewaj je. Ale twoje zdrowie psychiczne się poprawi w momencie, kiedy zaczniesz czytać psalmy. Ja to mówiłem wiele razy u siebie w kościele w Polsce, ale niewielkim ostatnio, który rozpocząłem, ale uważam i uważałem, że żeby żyć psychicznie dobrze, naszej duszy dobrze, bo duch twój jest zawsze zdrowy, duch nie potrzebuje zdrowienia, dusza potrzebuje zdrowia i nasze ciało, to wtedy czytając psalmy zrozumiesz swoją sytuację i zobaczysz, wow, nie tylko ja takie trudności przechodzę, nie tylko mi miło źle, nie tylko ja mam takie dziwne rzeczy, dziwne sprzeciwy, dziwne sytuacje. Ale kiedy się zwracasz do Boga, kończy się to chwałą dla Niego, bo nagle przychodzi uzdrowienie, nagle przychodzi wyzwolenie, przychodzi zwycięstwo. Czasami nagle, czasami później, ale Ty masz, tak jak mówi 62 psalm, wylewać swoje serce przed Bogiem. Wylewaj swoje serce, otwieraj swoje serce przed Bogiem. Mów tak jest, jak Max Kolonko. Mówi jak jest. Mów po prostu jak się czujesz i jak go potrzebujesz, jak się znasz, jak się nie znasz, co wiesz albo czego nie wiesz. I Bóg zacznie do ciebie mówić. Ten werset, który czytaliśmy w 8 rozdziału, 31 i 32 werset Ewangelii Jana, mówi, że jeśli wytrwacie, i to nie jest kwestia, że ty masz trwać o własnej sile, właśnie masz trwać i być i uczyć się i być o Jego sile. Naprawdę, kiedy jest duchowa rzeczywistość, kiedy zdarzysz się z duchową rzeczywistością, wtedy zobaczysz swoją słabość. A Biblia mówi, że w naszych słabościach objawia się moc Boża. Kiedy ty przychodzisz do Boga, kiedy ty przychodzisz z jakąś sprawą do Boga
najlepiej powiedz, że sobie nie radzisz. Jeżeli sobie radzisz, Bóg, wtedy jakby zamykasz drogę Bogu do zmiany. Jeżeli oddasz i powiesz, ja tyle wiem na ten temat, albo że ty wiesz więcej, ja tobie to oddaję, Bóg zaczyna działać w swoim życiu i zaczyna być i zobaczysz zwycięstwo. I zobaczysz rzeczy, których nie widziałeś, tak jak Biblia mówi, bo to Bóg przygotował dla wierzących. To, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, to przygotował Bóg dla swoich dzieci, dla wierzących. Jeśli wytrwacie, wytrwanie to jest dokładnie to miejsce, kiedy ty wszystko zaczynasz oddawać Bogu. Nie polegasz na sobie, ale polegasz na Panu Bogu swoim. I zaczyna się zwycięstwo, zaczyna się błogosławieństwo, zaczyna się piękne, wspaniałe życie. I o to tu chodzi w naszym życiu. Amen? Czy że my już sobie sami nie radzimy, tylko Bóg nam radzi. Że my już sobie sami nie kreujemy życia, ale On nam je daje. I On jest jak najlepszy dla nas sługa. To jest to słowo, które dotyczyło ostatnich chwil bytowania na tej ziemi. Pan Jezus do końca pozostał sługą. On przyjął postać sługi i wytrwał w tej pokornej postawie sługi, będąc do końca umywając nogi uczniom i coś, czego oni nie rozumieli, nie wiedzieli, nie byli świadomi jego przyszłości, tego, co on robi, on i tak był w uniżeniu. Pan Jezus był do końca w uniżeniu. Nigdy nie było tego miejsca, gdzie Pan Jezus jakoś zgardził, czy sponiewierał uczniów, czy wykazał ich niższość. Owszem, kilka razy powiedział, jak długo mogę przed wami jeszcze wytrwać, bo Pan Jezus wiedział, że ten rozwój jest jakby za słaby. Może jest tak w moim życiu, może jest to tak w twoim życiu. Nie bój się, Bóg cię kocha. I Bóg chce ciebie doprowadzić do końca. Polegaj na Nim, trwaj w Nim. Wytrwasz, prawdziwie uczniem Jego będziesz i prawda zwycięży i wyzwoli cię. Amen. Hallelujah.